Cześć, witajcie w postapokaliptycznym głosie w mojej piwnicy. Tak na poważnie, Volt Boy nie był bez powodu, nie był dla beki i pojawi się w dalszej części tego filmu. Dziś porozmawiamy sobie o elektrowni w Czarnobylu, o elektrowni w Zaporożu i ewentualnych skutkach ataków, nie wiem, bombowych, rakietowych na te obiekty i o płynie Lugola. Czy jest w ogóle sens go kupować, ewentualnie jaki płyn Lugola kupować i kiedy. I kiedy go w ogóle zażyć. Volt Boy jest jakimś tam nawiązaniem do ostatniego filmu o czerwonym przycisku. Jeżeli kojarzycie serię Fallout, to tam właśnie pojawia się postać Volt Boya, właśnie tego jego mościa, tego w takim niebieskim trykocie, który jest mieszkańcem bunkra przeciwatomowego i z reguły pokazuje się z okejką. Znakiem OK. Skąd ten znak OK się wziął? Nie powiedziałem tego w filmie o przycisku. Jeżeli faktycznie jakaś rakieta zostanie wystrzelona, osiągnie swój cel i nastąpi reakcja termojądrowa, wybuch termojądrowy, zostanie zniszczony jakiś cel, pojawia się tak zwany grzyb atomowy. I ta OK-ka oznacza mniej więcej, jeżeli jesteście na jakimś terenie i widzicie taki grzyb, przystawicie sobie właśnie te OK i ten grzyb wystaje wam poza ten OK, poza tą waszą rękę. To macie przesrane. Już w zasadzie was nie ma, powinniście, za chwilę zginiecie. Generalnie tak mówiąc w skrócie. Jeżeli OK zasłania was ten grzyb, to jest czas, żeby zacząć szukać miejsca w piwnicy, w schronie, pozaklejać okna, znaleźć jakieś po prostu bezpieczne miejsce, w którym przeczekacie falę uderzeniową, bo ona nie będzie dla was groźna. To jest oczywiście jakiś taki szacunkowy... szacunkowy sposób na to, żeby określić siłę wybuchu jądrowego, ale stąd to się wzięło i stąd ten Volt Boy na początku. Płyn Lugola. Podobnie jak w filmie z przyciskiem, oczywiście mogłem zrobić wam jakąś analizę, opowiadać wam o tych procedurach i o tych innych rzeczach. W tym filmie, tak samo jak w tamtym, no w ogóle nie o to chodzi. Ja staram się w tych moich filmach, w których tłumaczę wam te niektóre rzeczy, robić to, jak ja to czasem określam, jak pięciolatkowi. Oczywiście ktoś może mi wierzyć albo i nie, jak nie wierzy, to oczywiście daję unsuba i tych unsubów jest dość sporo, bo osoby piszą mi najróżniejsze rzeczy. Spoko, tak? Już o tym mówiłem. Nie chcecie, to nie subskrybujcie, nie chcecie, nie oglądajcie. Ja staram się mówić z reguły to, co wiem i jestem tego pewny. I w tym filmie jestem pewny tego, co mówię, aczkolwiek powiem to w najprostszym sposobie, jaki jest, tak żeby każdy ktoś... Żeby nie zanudzić po prostu jakimiś detalami, sam też nie jestem specjalistą, aczkolwiek gdzieś tam mam specjalistów koło siebie, mam w domu, moja lepsza połowa pracuje w aptece, znam trochę aptekarek, znam trochę lekarzy, przez ostatnie lata rozmawiałem o płynie Lugola z wieloma osobami, miałem okazję rozmawiać też z fizykiem jądrowym, który pracował w Krakowie, mamy w rodzinie taką osobę, która pracowała w trakcie, w 86 roku, kiedy była awaria, no wybuch w reaktora w Czarnobylu. Więc powiedzmy, wiem co mówię. Jest płyn Lugola. Ja miałem okazję go pić w 86 roku. Żyję, nic mi nie jest. Ale był to płyn Lugola przeznaczony właśnie do tego, żeby móc go wypić. Część tych płynów Lugola, które możecie kupić na różnych aukcjach internetowych i w innych miejscach, są to płyny nieprzeznaczone, tak to się nazywa fachowo, tutaj fachowe słowo, do użytku wewnętrznego. Czyli są to płyny na przykład do odkażenia jamy ustnej przy jakichś dentystycznych problemach. W tej chwili mamy inne środki, ale używało się na przykład przed operacją, gdzieś to miejsce, gdzie było operowane dookoła się po prostu odkażało. Roztwór jodyny. Ja w ogóle się interesowałem tym tematem, bo chciałem kiedyś zrobić taki film z 4-5 lat temu w garażu ocalałego. Chciałem zrobić film o tym, jak zrobić płyn Lugola. Była to wtedy abstrakcja, nikogo to pewnie by nie zainteresowało, nie byłoby jakiegoś wielkiego szału na to. I też już wtedy ten temat zgłębiałem. Zrobienie go nie jest takie łatwe, to nie jest proste. A cała masa tych płynów Lugola, które właśnie możecie kupić, po pierwsze, no, możecie się nimi otruć, możecie sobie zrobić krzywdę. Więc jeżeli już chcecie mieć zapas płynu Lugola na wypadek jakiegoś wybuchu, upewnijcie się, że jest to płyn Lugola, który jest przeznaczony właśnie do tego, żeby go spożyć. Taka krótka rada. Oczywiście nawet na Amazonie znalazłem płyn Lugola, nie wiem, nieźle z tego polewę, że to w ogóle strzał w kolano przez Amazona, bo można kupić
Płyn Lugola, gwarancja 30 dni zwrotu, czyli kupujecie go dzisiaj, czekacie co się dzieje. Jak nie będzie potrzebny, to zwracacie, ceny są wysokie. Ale w mojej opinii ten płyn Lugola, który jest do spożycia, nie wiem jak jest w aptekach. Jeżeli byliście w aptece, pytaliście, rozmawialiście z panią w aptece? No nie sprawdziłem tego przed nagraniem tego filmu. Mogę się dowiedzieć na przykład, nie, we wtorek nagram taki film i wam o tym powiem, jeżeli będzie w komentarzach dużo zapytań o to, bo mam tam, znam sporo aptekarek. Wszystkie koleżanki mojej partnerki są aptekarkami. No może nie wszystkie, ale cała masa. Więc mogę zrobić taki wywiad i poprosić ją, żeby się dowiedziała, czy po prostu ten płyn Lugola i jaki jest dostępny w aptekach. W mojej opinii ten płyn Lugola, który jest do użytku wewnętrznego i będzie ewentualnie wydawany ludności cywilnej na wypadek jakiejś katastrofy związanej na przykład z elektrownią jądrową, jest zabezpieczony przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Bez... nie wiem, ABW? No nie wiem, jakieś służby, które się tym zajmują, zabezpieczyły już po prostu zapas tego płynu, tak żeby go rozdać na przykład dzieciakom, tak jak to było w czasie katastrofy w Czarnobylu. Jak już, no myślę, że płyn Lugola żeśmy już po prostu, temat został wyczerpany. Jeżeli kogoś to bardziej interesuje, może sobie doczytać. Jeszcze jedna taka rzecz. Elektrownia w Czarnobylu. Spadek, upadek rakiety, uderzenie rakiety czy jakiejś bomby na ten sarkofag. Tak naprawdę nie wiemy, co spowoduje. Na pewno jakiś wyrzut substancji napromieniowanej do atmosfery, może wystąpić jakiś opad radioaktywny. Płyn Lugola wtedy? Absolutnie nie. Płyn Lugola, jakby to powiedzieć w skrócie, nie wdając się w szczegóły, nie będę wam tam tłumaczył o tych wszystkich pierwiastkach, które się tam znajdują, promieniotwórcze, jakieś rady inne, one wszystkie mają swoje numery i każdy ma swój jakiś tam całkowity rozpad. Płyn Lugola, mówiąc w skrócie, chroni nas przed tymi rzeczami, które w Czarnobylu 10, 20 dni, 15, 8 dni po katastrofie uległy całkowitemu rozpadowi, więc tam już nie ma tych substancji albo nie ma ich w ilościach dużych, czy nie wydzielą się w ilościach dużych, takie, które płyn Lugola po prostu mógłby nas przed nimi ochronić, więc zużycie, jeżeli chodzi o awarię Czarnobyla, jeżeli macie płyn Lugola, tak jak już mówiłem, lepiej sprawdzić, czy on jest do użytku wewnętrznego. Jeżeli macie ten płyn Lugola, który jest do użytku wewnętrznego i dowiecie się, że elektrownia w Czarnobylu została zbombardowana, sarkofag i jakaś tam chmura napromieniowana zmierza do Polski, nie pijcie płynu Lugola. Wiem, co mówię, może jeżeli ktoś nie wierzy, trudno, ja was ostrzegam, możecie sobie doczytać, możecie sobie popytać. Wiem, że Tomasz Rożek, Nauka to lubię, nagrał film, najprawdopodobniej o tym, bo wyświetlił mu się w miniaturach, nie widziałem tego filmu, ale na tyle znam Tomasza Rożka, zresztą to jest chłop ze Śląska, to jest chłop z Katowic. Taka mała dygresja. Śląsk ma te same barwy co Ukraina. Nie wiem, czy wiedzieliście. Więc podejrzewam, że Tomasz Rożek tłumaczy tam trochę więcej, trochę lepiej. To jest jego dziedzina, on się na tym zna. Muszę sobie nadrobić ten film. Dokładnie. Ale ja też mam swoje informacje, tak jak mówiłem wam, robiłem research przez ostatnie lata. Co do... No Czarnobyl mam przerobiony. Panika, jeżeli chodzi o Zaporoże. Elektrownia w Zaporożu. Powstała w latach 1980-1986. Co nam to mówi? To nam to mówi, że powstała w Związku Radzieckim. W największym skrócie, jako obiekt strategiczny, już na etapie projektowania jest przeznaczona do tego, żeby była bombardowana. Jakikolwiek ostrzał rakietowy czy inny na obiekty właśnie elektrowni atomowych, bo sarkofag powstał później i w ogóle nie jest przewidywane, że ktoś go będzie bombardował, nikt na to nie wpadł. Ale działająca elektrownia na terenie Rosji, na terenie Ukrainy, tak samo jak na terenie, nie wiem, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, wszystkie te obiekty są przeznaczone do tego, jest przewidziane, że one będą bombardowane i są tak skonstruowane, że naprawdę te musiałoby być, nie wiem jakie bombardowanie, naprawdę zmasowane, żeby tam wystąpiła jakaś awaria. Poza tym w sytuacji, wiem, że w Zaporożu już te reaktory były bezpiecznie wygaszane wcześniej, bo już się spodziewali takiej sytuacji. Więc reaktory, które działają, elektrownie atomowe, które są w użyciu, ich konstruktorzy przewidzieli to, że będą zaatakowane bombowo, rakietowo. Konwencjonalnie, bo oczywiście atak jądrowy to już jest inna sprawa. O tym też już my sobie rozmawiali i najprawdopodobniej go nie będzie. Więc
Jeżeli czytacie informację, że jakaś rakieta uderzyła w elektrownię jądrową w Zaporożu, no nie panikujcie, ta elektrownia została skonstruowana do kilku rzeczy, między innymi do tego, żeby produkować prąd i do tego, żeby wytrzymać uderzenie rakiety, bomby czy jakikolwiek inny atak. Jeżeli ktoś z was był w obiekcie przemysłowym, nawet ja wiem, jak urbeksowo chodziłem sobie po jakichś hutach, huta jedna, Siemianowice Śląskie, nieduża huta, w porównaniu oczywiście z jakąś tam nową hutą i innymi kombinatami. Oczywiście w każdej hali noś hełm, zabezpieczenia i strzałki do schronu. Nawet takie huty stali w Polsce 60 lat temu, 50 lat temu, miały przewidziane to, że będą bombardowane i też była wzmocniona konstrukcja. Były przewidziane specjalne schrony dla załogi, więc nie jestem specjalistą w dziedzinie budowy elektrowni jądrowych, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że w Związku Radzieckim w latach 80. jest oddany do użytku obiekt taki jak elektrownia atomowa i nie jest przystosowany na to, żeby wytrzymać zmasowane bombardowanie i po spadnięciu jednej rakiety jest po prostu eksplozja taka jak w Czarnobylu albo 10 razy większa. Więc nie panikujcie, nie bójcie się. Płyn Lugola, to co mówiłem, jeżeli ktoś oczywiście jest zainteresowany, to w internecie znajdziecie jakieś informacje, są jakieś fora farmaceutów, fora medyczne, możecie tam dopytać i sprawdzić to, co mówię. Tak jak powiedziałem, ja staram się przedstawiać po prostu te informacje najprościej jak się da. Nie wiem, o czym i kiedy będzie kolejny film. Jeżeli chcecie, możecie zerknąć na kanał Leśni Ludzie. Mieliśmy taką rozmowę z Tomkiem dzisiaj o wojnie. Film, nie wiem, z 2 godziny temu, godzinę temu był opublikowany. Więc też może warto posłuchać. I tyle chyba. Czas skończyć na dzisiaj. Może jeszcze nagram jakiś inny film, żeby już było słowo na niedzielę. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Jeżeli macie w ogóle jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Może macie jakieś wątpliwości, może będę w stanie odpowiedzieć. Może część osób uważa mnie za internetowego pajaca, ale naprawdę przez te wszystkie lata interesowałem się tymi różnymi rzeczami, mimo to, że robiłem różne filmy albo tych filmów nie robiłem. To gdzieś tam nie zostaje z tyłu i faktycznie się interesuje wszystkim. Przez długi czas część osób uważało nas za idiotów, że szykujemy się do wojny, myślimy o tym, że wojna może być. Czas to zweryfikował. Ukraina broni się dalej. My będziemy bezpieczni, wszystko się jakoś dobrze skończy. Pamiętajcie o tym, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Bądźcie bezpieczni i do zobaczenia na szlaku. Gdzie to się gasiło?